Polskie Monachium, Alfred Wierusz Kowalski i inni malarze to tytuł 26. wystawy z cyklu Sztuka Polska, którą oglądać można w Starogardzkim Centrum Kultury. Wernisaż odbył się 25 października. To jest wystawa z cyklu, który już od 20 lat proponujemy mieszkańcom Starogardu i nie tylko. I dotyczy przede wszystkim sztuki polskiej, ale również obcych, ale chodzi o zbiory polskie. No i tu, jak powiedzieliśmy na wernisażu, korzystamy ze zbiorów muzeów narodowych, okręgowych, ale również z kolekcji prywatnych, oczywiście tych osób, które chcą pożyczyć pracę. I cały ten cykl był wymyślony po to, żeby Starogardzianie nie musieli też jeździć gdzieś, ale jednak lepiej zobaczyć to na miejscu. W pracach, które znalazły się na wystawie, Polskie Monachium, Alfred Wierusz Kowalski i inni malarze dominowały tematy historyczne. Artyści odwoływali się do polskich realiów, pejzażu zwłaszcza kresowego i polskiego folkloru. Tematyka jest bardzo różnorodna, jak Państwo widzicie. Artyści polscy, którzy uczyli się albo tworzyli w Monachium, bo wielu z nich całe życie swoje dojrzałe spędziło w Monachium, oni zawsze pozostawali w kręgu polskiej kultury, polskiej historii, polskiej obyczajowości, polskiego pejzażu. Nie wyzwalali się z tego, nie szukali tematów uniwersalnych. Byli artystami polskimi, czyli w Monachium, w Niemczech, w kraju niemieckim powstawała sztuka z ducha i z tematyki polska. To było jej wielką, wielką wartością. Wystawa jest wyjątkową okazją do obejrzenia prac pochodzących z Muzeum Okręgowego w Suwałkach imienia Wierusza Kowalskiego oraz ze zbiorów prywatnych z Warszawy, jej okolic i północy Polski. To jedyna możliwość, by zobaczyć dzieła, które na co dzień znajdują się w domowym zaciszu prywatnych kolekcjonerów. Sam również maluję, komponuję różnego rodzaju obrazy, szczególnie w tematyce olejnej, także tutaj trafili w mój gust. Bardzo dobrze, naprawdę, jak już mówiłem, przedstawione sytuacje na tych obrazach. Jestem pełen podziwu zarówno dla autorów, jak i dla pani kustosz z Suwałk. Prace wystawione będą do 4 grudnia w Galerii A Starogardzkiego Centrum Kultury. Ciekawe dla widza, ponieważ nie trzeba doszukiwać się drugiego dna. Tak? Tutaj każdy widzi to, co chce zobaczyć. Bardzo dobra szkoła, bardzo dobrzy autorzy. Większość z nich znana i z podręczników, i z książek, i z muzeów, gdzie na pewno większość z nas miała okazję tychże autorów oglądać. Także bardzo duża to przyjemność na pewno w Starogardzie gościć wystawę tej klasy.